Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie kazanie Jezusa Chrystusa. Na górze. Razem ze mną w studium biorą udział Zbyszek, Małgosia, Leszek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że jest to Słowo Boże napisane pod natchnieniem, chcemy szczególnie prosić Boga, Ducha Świętego, abyśmy to dobrze rozumieli i właściwie, mimo naszej słabości, właściwie przekazali wszystkim szanownym słuchaczom. Módlmy się. Boże nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za przywilej studiowania Słowa Bożego. Za to, że nam się przez Słowo Boże objawiasz i proszę Cię bądź z nami tutaj przez swojego Ducha Świętego, natchnij nasze myśli, nasze słowa. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tematem dzisiejszego studium Słowa Bożego będzie kazanie Jezusa Chrystusa na górze. Jest to największe kazanie, jakie kiedykolwiek w przeszłości było wygłoszone, a jego znaczenie w miarę upływu lat jest coraz bardziej aktualne. Dlatego warto pomyśleć, przypomnieć sobie, jaki wpływ ono wywierało w przeszłości na ludzi, którzy go słuchali, względnie czytali. Jak również, jaki wpływ ono ma do dnia dzisiejszego. Oczywiście możemy go słuchać, jest bardzo ważne, ale również bardzo ważne, czy może najważniejsze jest to, abyśmy go wprowadzali w czyn i w życie. Nieraz myślę nad tym, jakby wyglądał świat, Gdyby nie było tych myśli. Może one nie są przestrzegane tak doskonale, całkowicie, ale mimo wszystko one wywarły swój wpływ na wiele ludzi. Chodzi o to, aby coraz więcej mogło korzystać z tych darów. To kazanie Jezusa Chrystusa na górze zapisane jest w Ewangelii Mateusza, w rozdziale piątym. Szóstym i siódmym. To jest, możemy powiedzieć, to jest tak zwane, tak w pewnym stopniu, nie w pewnym stopniu, ale naprawdę, to jest ekspoze Jezusa Chrystusa. Chrystus powiedział, że przybliżyło się Królestwo. No i tak, jak to jest i praktykowane w świecie, Jezus Chrystus przede wszystkim wypowiedział to expose, jak będzie wyglądało to te zasady, możemy powiedzieć, Jego Królestwa są to fundamentalne zasady jego, jego Królestwa. Możemy pomyśleć w tej chwili, na pewno nieraz czytaliśmy to kazanie, piąty, szósty, siódmy wiersz. Tam jest takie bogactwo myśli, że my chyba tylko dotkniemy niektóre myśli. Nie jesteśmy w stanie no, w tym okresie czasu mm, wszystkich myśli podkreślić, ale możemy, skoro ja wierzę, że znamy. Albo wiele naszych słuchaczy zna to kazanie, czytali to kazanie, słyszeli, jaki to wpływ wywiera na ludzi to kazanie. Jak oceniają to ludzie, no, wierzący chrześcijanie, jak oceniają to ludzie nawet niewierzący. Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że tak. wartość tego kazania jest tak ogromna, mhm. że ludzie, którzy poświęcają życie, by rozważyć to, dokąd ludzkość zmierza, jak powinno się postępować w życiu czyli wielcy filozofowie, jacyś myśliciele, no mają ogromny szacunek do tego, co Chrystus powiedział i stawiają to jako wzór pewien do naśladowania. Tak jest. To jest takie wielkie przemówienie, cała etyka, najwspanialsza etyka, jaką sobie możemy nawet wyobrazić, poznawać, właśnie jest w tym kazaniu. W kazaniu też jest mnóstwo nauk, które mogą się wydawać zupełnie nierealne do zrealizowania. Taki niedościgniony wzór, do którego być może ktoś dąży, ale nie widzimy nikogo, komu, się, komu by się udało to osiągnąć. Więc myślę, że wiele tutaj myśli, to tu, tu, tu jest ogrom pięknych myśli. Tak. Taki ideał chrześcijanina. Pytanie, co my z tym robimy, mhm. jak to stosować. Myślę, tak. że też mogę podkreślić bardzo. to, że tak chcielibyśmy, żeby każdy wobec nas postępował. Mhm. I tak byśmy się cieszyli, abyśmy spotkali taką osobę i żeby wobec nas tak postępowano. Mhm. I to myślę, że to jest takie godne podkreślenia. Tak. Cokolwiek Proszę. by nie powiedzieć o tym kazaniu, to Jezus pokazał, jaka jest różnica pomiędzy. Tym, czego się ludzie spodziewali w tamtych czasach i spodziewają się dzisiaj, a tym, czego faktycznie Bóg od człowieka oczekuje i jak należałoby właśnie praktycznie podejść do wiary. Właśnie też, też zawsze tak. dla mnie kazanie na, na, na górze jest takim bardzo praktyczną nauką. Tu jest niemalże werset za wersetem bardzo praktyczny. Tu nie ma jakiegoś rozważań teologicznych. To są praktyczne rady. A co ciekawe, w, w kilku miejscach Jezus mówi: Słyszeliście to, a ja Wam mówię to. Słyszeliście jedno, ja Wam mówię pozornie drugie. Tylko pozornie, bo Jezus wyjaśnia tak naprawdę na czym polegało to prawo, ale wyjaśnia w bardzo przystępny sposób, w bardzo praktyczny, podając przykłady, robiąc porównania, tak żeby absolutnie każdy człowiek mógł zrozumieć i stosować w swoim życiu. Tak, jest. To jest, to jest, proszę bardzo. To po. jest właśnie niezwykłe, że Jezus przemawiał do w dużej mierze osób prostych, ludzi i docierał do nich. A jego równocześnie to jego kazanie docierało też do ludzi wykształconych, takich, którzy byli znawcami prawa, takimi, którzy uważali, no, no, że spełniają wysokie standardy. A Jezus w tym kazaniu prostym pokazał im, że jeszcze im jednak wiele brakuje. Ja jeszcze może dodam, w zasadzie z końcówki kazania na górze z rozdziału siódmego, wersety 28 i 29. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. To jest ważne, zdumiewały się, czy oni nie znali tych zasad, tych praw, tych przepisów. Tak, ciekawe, znali, bo to wszystko mm. było w samym. Ale się zdumiewały, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Pokazuje to tylko, jak bardzo to prawo Boże było niezrozumiałe przez ówczesnych ludzi i często jest niezrozumiałe przez, teraźniejszy, przez teraźniejszych. Jeżeli nie rozumiemy, że prawo jest nadane z miłości i prawo jest dla miłości, no to wtedy... Ja, tak, mówił jako moc mający. Na czym, na czym polegała między innymi ta moc? Nie dlatego, że mówił głośno, czy mówił wyraźnie, chociaż ja wierzę, że mówił w sposób no, właściwy, żeby był słyszany, ale również jako moc mający, to znaczy jako ten, który tego prawa przestrzegał. Na tym polegała moc Leszku, jeszcze chciałem. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że moc Jezusa polegała na tym, że on kochał ludzi i dla niego prawo nie było czymś ciężkim. Było łatwe. Tak. A dla nas, grzeszników, którzy mamy problem z własnym ego, jest to ciężkie i czasami myślimy, no, niemożliwe do zrealizowania. Jednak Jezus pokazał, że miłość jest tym czynnikiem, który, który sprawi, że to będzie łatwe. Bardzo tak. łatwe. Myślę, że to jest tak, Proszę że bardzo. Jezus powiedział... Zobaczcie, to jest bardzo proste. Ja Wam dam prosty przepis, jak możecie być szczęśliwi tutaj. Jak możecie wspaniale żyć, ale zobaczcie, że grzech nie zaczyna się na tych czynach, tylko na myśli. Zobaczcie, jeśli będziecie kochać, to potem te wszystkie czyny będą takie jak potrzeba, będziecie łatwo i prosto żyli. Mhm, tak ja bym trochę dyskutowała z tym łatwo i prosto, bo z doświadczenia wiemy, to wcale nie jest łatwe i wcale nie jest proste. No Są pewne rady, które też Bóg daje w Biblii, które mają nam to ułatwić, czyli te słowa, gdzie jest wypowiedziane: Trwajcie we mnie, trwajcie w Jezusie. Słowo Boże w drugim liście do Tymoteusza. Pismo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Czyli daje nam rady, żeby być przy Nim blisko, ale sama od siebie. No to na pewno proste i łatwe nie jest, i patrząc na pewne zalecenia, skazania yy, na górze, gdzie jest powiedziane chociażby te słowa, yy, ktoś ci uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi, ktoś ci zabierze szatę, oddaj płaszcz, to są dla człowieka z naszym ludzkim charakterem niesamowicie trudne i obce rzeczy. Tak jest. Ale zgodzę, to jest teoretycznie łatwe. Nie, ale zgodzę się z tym, że może nie jest łatwe, ale jest proste. Tylko że my to bardzo komplikujemy. Bo jeśli będziemy w, w drodze jakby Boga postępować i cały czas trwać, co by się nie wydarzyło i skupiać się na nim, to wtedy to będzie proste. Ale jeśli zaczniemy kombinować po swojemu, to wtedy pojawią się trudności. Ja bym powiedziała, nawet nie musimy kombinować. Wystarczy, że od Boga odejdziemy. Tak, to nasza natura sama. Ja może dam przykład, taki ze Starego <laughs> Testamentu, gdzie e, Abraham nie zaufał do końca Bogu i chciał pomóc Bogu w postaci e, e, pierwszego dziecka, prawda? Chciał pomóc Bogu, a nie zaufał i zobaczcie, jakie problemy się z tego. Oczywiście, tak jest. Dlatego, jak już wspomnieliśmy, no, nawet nie sposób tu wszystkich myśli przytoczyć, ale ja przynajmniej chciałem na jedną rzecz też zwrócić uwagę, może na jeszcze kolejne też, kolejne też będziemy podkreślać. Jakieś takie pojęcie jest w chrześcijaństwie u niektórych chrześcijan, że w Starym Testamencie to było prawo, a w Nowym Testamencie jest łaska, jakoby te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczały, nie łączyły razem. I dlatego też możemy przytoczyć nawet z przykazań, które zapisane są w Księdze Eksodus, tam 20 rozdział, co Bóg na wstępie mówi, zanim powie o pewnych zasadach, że ja jestem Bogiem, przeczytajmy to a Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak, tu Bóg podkreśla zaraz na wstępie. Ja jestem Bogiem, który wyprowadza Cię z niewoli. No największa niewola, jaka nas dotyka, to jest niewola grzechu. Jego konsekwencja. Bóg mówi. Ja to Cię wyprowadzam. I dlatego też dalsze przykazania potem mówi. Dlatego nie ubiera innych bogów. Dlatego tak się zachowuj. Dlatego, że to, co już Gościa też powiedziała, że e, czy, czy było to podkreślone tutaj już, a mianowicie, że e, to wszystko będzie realne, jeżeli będziemy trwali w łączności z Bogiem, który to może dla nas e, uczynić. Tak. To patrzmy. Co Jezus Chrystus powiedział na temat tych przykazań, których tak pięknie jest połączone łaska z pewnymi zasadami, które mamy przestrzegać. Wróćmy do, do przykazań, przepraszam, do tego kazania na górze i możemy odczytać z 5 rozdziału 17 po 19 wiersz. Co Jezus Chrystus powiedział? Gdy niektórzy myśleli, że On przyszedł unieważnić prawo, unieważnić pewne zasady. Tylko łaska, tylko jakaś miłość. Jak to wygląda? Przeczytajmy od 17 po 19 wiersz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę opowiadam wam, dopóki nie przy mnie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminą z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. Tak. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebios. Tak. A więc Jezus Chrystus bardzo mocno podkreślał. Skoro wydaje wam się, bo tak się niektórym w tym czasie, kiedy on żył, takie poglądy są do dnia dzisiejszego, że Jezus unieważnił oczywiście prawo. Jezus Chrystus powiedział: Nie mniemajcie, że przyszedłem zmienić. Ale też w tym kazaniu, nawet od razu możemy podkreślić, nie tylko zmienić, powiedziałbym, literę tego prawa, ale również no, zgłębił jego znaczenie. Jakie przykłady tu możemy podać? No choćby kolejne wersety tak. z tego piątego rozdziału. E, na przykład werset 21. E, dwudziesty... Pierwszy. Pierwszy. I kolejne. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu Racha, stanie przed radą najwyższą. A kto by rzekł głupsze, pójdzie w ogień piekielny. Tak, a więc nawet no, znaczenie tych przykazań jest zgłębione, że to nie tylko formalne jakieś oczywiście przestrzeganie, ale w naszych myślach, w naszych, naszych tendencjach i tak dalej. Może my tutaj moglibyśmy wiele przytoczyć, szczególnie... Mm, 27, 28 wiersz, i, i następne też przeczytajmy z tego samego rozdziału. Słyszeliście, iż powiedziano, co powiedziano? Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Tak. Czyli widzimy tu nawet zgłębienie przykazań ich znaczenie, że to nie chodzi o formalny czyn, ale również chodzi o myśli pewne, które no, są myślami złymi, grzesznymi i tak, dalej, i tak dalej. Myślę, że nawet tutaj jest rozszerzone, to jest jakby znane, ale bardzo trudny jest czterdziesty. Tak? A, a temu, kto chce z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. Czterdziesty pierwszy. A kto by Ci zmuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie? I czterdziesty drugi. I temu, kto cię prosi, daj, a temu, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Tak. Myślę, że to są takie bardzo głębokie. Tak? Bardzo głębokie, i, i trudne i, dla nas do przejęcia. Trudne do, 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 do przeżycia, tej... i trudne do <grym> zastosowania. Myślę, praktyczne. że w tych czasach to było bardzo trudne. I teraz jest dla nas oczywiście bardzo trudne. Jeśli mm -hmm. ktoś mówi, że nie procesuj się, prawda, oddaj szatę. Tak. No w, oprócz tego, Proszę że bardzo. te y, słowa Jezusa jednak są bardzo trudne, jeżeli, szczególnie jeżeli chcemy dojść do nich bez Boga, to wydaje mi się, że jest wiele też nauk z tego kazania na górze, gdzie Jezus uczy, żeby nie robić rzeczy na pokaz. Y, w, kilku, mhm. w kilku przypadkach jest to y, przy dawaniu jałmużny, przy modlitwie, przy poście. Y, przy poście tak. Jezus oducza nas takiego pozornego, po, pozornej religijności, którą my robimy po to, żeby się właśnie podobać innym. My mamy się podobać Bogu. A Bóg zna nasze myśli, zna nasz charakter, i nad tym chce z nami pracować. Tak. A podobać się Bogu można tylko będąc szczerym. Mhm. Tak. Niektóre tutaj przykazania podkreśliliśmy, jest tu wiele, wiele przykazań jeszcze, w których. Chrystus nadał głębsze znaczenie, ale których to przykazań do, dotyczy to, co w liście Jakuba jest podkreślone. W drugim liście Jakuba, wiersze e, 10, 11. List Jakuba, 10 rozdział. W drugim rozdziale. Drugi 10. rozdział i wiersze 10, 11. Może ja przeczytam. Proszę bardzo. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak. I tutaj do każdego z przykazań moglibyśmy odnieść to zrozumienie Jezusa, to głębsze zrozumienie, hmm. przestrzeganie tych przykazań dla naszego dobra, dla naszego dla naszego szczęścia. Ja tak? myślę, że to jest też taka bardzo duża lekcja dla nas, gdzie tak. czasami nam się wydaje, że jeżeli nie zabijamy, nie kradniemy, nie cudzołożymy, to już jest wszystko OK. Tak. No. Ale nie mówienie fałszywego świadectwa, to już z tym jest nam troszeczkę trudniej, i wydaje nam się, że to nie jest takie złe, to nie jest takie przestępstwo. A tutaj Jakub wyraźnie mówi, to jest takie samo przestępstwo Oczywiście. jak każde inne. Tak. Dlatego też warto zapytać. Jaka jest rola tych wszystkich zasad? Skoro zbawienie jest z łaski, niezależnie naszego życia, tak nieraz się mówi, niezależnie naszych czynów, jaka jest rola prawa, zakonu Bożego? Tu możemy czytać te słowa z Listu do Zimian, siódmy rozdział, drugi, siódmy wiersz. Jaka jest rola tych wszystkich praw, tych, tych, tych przepisów, Yy, zakonu. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Szagi po porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. A więc yy, zakon bardzo często, nie bardzo często, tylko zgodnie z słowami Jezusa Chrystusa i słowami Biblii jest takim lustrem w którym możemy się przeglądnąć i widzieć, jakimi jesteśmy, po to, abyśmy sięgnęli po łaskę zbawienna, która od początku aż do końca, od Starego Testamentu, pierwszych ksiąg, aż do ostatniego, zbawienie jest zawsze z łaski. Ale jeżeli jesteśmy zbawieni z łaski, to nas prowadzi do prostego posłuszeństwa albo też przeglądanie się w prawie. Prowadzi nas, no, że niestety jesteśmy grzeszni i musimy szukać ratunku. Popatrzmy teraz w Ewangelii, no, znaczy w Ewangelii Mateusza, czyli w Kazaniu na Górze, jest no, taki dość trudny tekst. Piąty rozdział, wież 48. Co jest powiedziane? Kto przeczyta? Gościu przeczytaj. Bądźcie Wy tedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. No i jaki stąd wniosek? Czy ja mogę być tak doskonały, jak doskonały jest Bóg, Ojciec Niebieski? Bo tak wielu, czytając to teksty, ten tekst, tak myśli. No, szatan tak powiedział, że to jest możliwe. Powiedział do, Adam, do Ewy, że jak zjedę hmm. owoc, to będzie tak doskonała jak Bóg. Tak. Jest. <laughs> Znająca tak. dobro i zło. Tak. Ale my jednak chcemy popatrzeć na, na, na teksty biblijne, co one mówią. Te słusznie, oczywiście, że tak sprawca złego, i może wiele ludzi tak myśli. Jak możemy być w jakiś sposób doskonałymi takimi, jakim jest Bóg? No, co ciekawe, że te słowa Jezus mówi po swojej nauce o miłości do, o miłości do bliźniego. I tu oczywiście warto spojrzeć na te teksty poprzedzające akurat tak tą. To podsumowanie, poprzednie wersety, które mówią o tym, żeby kochać nieprzyjaciół, żeby się modlić za nieprzyjaciół, żeby się modlić za tych, którzy nas prześladują, co jest niezwykle trudne i to, co często opowiadam, że ja jako mama, jeżeli ktokolwiek. W jakikolwiek sposób robi coś złego moim dzieciom, to od razu pierwsza reakcja to jest niestety zemścić się, zrobić coś złego, jak zawsze to mówię, instynkt zabójcy, dosłownie. I trzeba paru chwil, paru momentów, żeby troszeczkę się ostudzić yy, i przypomnieć sobie, no nie, no Bóg uczy zupełnie czegoś innego. Bóg mówi: wybaczaj, Bóg mówi: nie, nie mści się, módl się nawet za tą osobę, która być może. Yy, zrobiła złego coś tobie albo twojej rodzinie. I to jest coś tak odległego od tych nauk ludzkich, od tego co w ogóle widzimy dookoła siebie. Ludzie, którzy się nie mszczą, ludzie, którzy kochają swoich nieprzyjaciół, modlą się za nich, bardzo często są postrzegani jako słabi, jako naiwni, jako tak. nieradzący sobie. Mm. Bóg pokazuje nie, to jest właśnie ta doskonałość, którą chce nas uczyć, to jest to podobieństwo do Bożego charakteru. Ale myślę, że... wielkości. Dobrze, proszę Leszku. Ten werset bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest doskonały. Mm -hmm. Tak sobie myślę, no czym mamy być, jak, czy jak możemy być tacy jak Bóg doskonali? Na pewno nie chodzi o wiedzę. Żadna tak. wiedza, no my nie mamy nawet ułamka wiedzy tej, którą Bóg posiada, który jest Stworzycielem przecież wszystkiego dookoła nas i nas samych. Doskonali możemy być, miłując. Tak? jak On miłował. Tak. To jest dobre. Proszę bardzo. Myślę, że to zbysiek. jest tak najlepszy zobrazować. To jest tak, jak matka kocha swoje dziecko i nawet coś złego zrobi go, to go tłumaczy. I właśnie tak jest, jak Bóg patrzy przez pryzmat takich nieprzyjaciół. Że Ale, Bóg jeśli... nie no. Ale Bóg nie tłumaczy. Ale Bóg nie tłumaczy. Że o to moje dziecko, to może zrobiło to dlatego, że miał jakieś coś tam Ani, wpłynęło. W tym, sensie. w tym sensie to tak, tak. Tylko mówię, że jeśli możemy patrzeć z perspektywy człowieka, jak to jest, że mamy pomimo dziecko, które nasze zrobiło i staramy się, bo go kochamy, to go szukamy, tłumaczymy go, szukamy jakby dobrych stron u niego, prawda? Tak jak mamy miłować tego nieprzyjaciela, też poszukajmy u niego, Dobrej strony. Tak. Pomóżmy się hmm. za Niego. Ale ja nie, nie wiem, bo. I ja też nie wiem. Bo to raczej też na czymś innym to wszystko polega. Bóg kocha nas i jest sprawiedliwy. I jeżeli coś może zrobić dla naszych, dla nas grzesznych, dla upadłych ludzi, no to zrobił to. Umarł za nas. No no i godząc miłość... sprawiedliwość. Z łaską i miłością. I co jest ważne, miłość Boże jest bezwarunkowa. Więc jeżeli Bóg mówi kochaj nieprzyjaciół swoich, to nie dlatego, że znajdziesz w nich coś dobrego, tylko dlatego, że Bóg ich kocha tak samo jak i ciebie. Mm -hmm. Bo teraz jest, no to pytanie, chociaż częściowo już dotknęliśmy tego tematu. No, wiadomo, że to jest trudne. Nawet, nawet dla niektórych ludzi to, to jest no, jakieś trochę niepoważne. Jak ja mam miłować nieprzyjaciół, którzy i tak postępują? Jak to jest możliwe? Bardzo chętnie szanujemy ludzi, którzy coś dobrego czynią, nawet dla naszych dzieci czynią. Ja jak syn mój był gdzieś daleko, tam w Ameryce, byli tacy ludzie, którzy mu w czymś tam pomogli. Jedna siostra to nawet jak on pracował przy sprzątaniu kaplicy, bo ten sposobem zarabiał, to zawsze przyniosła no, miskę zupy. Ja poszedłem specjalnie jej za to podziękować. Jakby to nie dała. No, by to nie było aż tak dobre dla mnie, tak wspaniałe, ale dlatego, że to dla mojego dziecka ona uczynił. To jest jedna strona. A teraz druga strona, o której Gosia mówiła, że jeżeli coś ktoś robi dla naszych bliskich, dla naszych dzieci, no to coś w nas się szczególnie odzywa, coś się buntuje. I jak, jak teraz. Co możemy uczynić, aby to w jakiś sposób no, jak sobie z tym pokonać? Dać sobie z tym radę. Jak możemy oczywiście, że y, widzimy pewnych ludzi, y, czy, czy są ludzie, którzy coś w stosunku do nas z złego uczynili, z obmawiali nas, czy jeszcze jak ich miłować? No ja myślę, że Jezus tutaj jest najlepszym dla nas wzorem i przykładem. Tak. No Jezusa, patrząc na to, co on musiał przejść mhm. na tej ziemi, i on tych wszystkich ludzi, którzy go wyśmiewali, popływali, tak. on ich wszystkich kochał i on dla nich wszystkich ma propozycję zbawienia. No to jest oczywiście wzór, często nam się wydaje bardzo trudny, ale Bóg przez Słowo Boże też daje pewne rady. I ja chciałam tutaj jeszcze przytoczyć z pierwszej księgi mojżeszowej. 17 rozdział, pierwszy werset. No, Jezus chce, żebyśmy byli doskonali, a jaką radę dał Abramowi? Rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. I tak. to jest jedyna rada dla nas, trwać w społeczności z Bogiem. Tak jest. I na wszystko patrzeć w perspektywie, w ujęciu Jezusa Chrystusa, że On miłował że on szanował i, i myśleć, rozmyślać o tym, co on dla mnie uczynił i co on uczynił dla innych ludzi. No I, przynajmniej... Ale tutaj myślę, że trudno nam by było takiej z perspektywy ludzkiej, tak jak tutaj Małgosia powiedziała, że ktoś pobił nasze dziecko i podchodzimy im powiedzieć mu, jest co, kocham cię, miłuję cię. Ale miłość nie objawia się często w słowach, tylko w tym na przykład, że się nie mścimy i nie oddajemy tym samym. Miłość czasami jest w czynach, że jeżeli mamy okazję do tej osoby, która skrzywdziła nasze dziecko, głosić Ewangelię i pokazywać mu naszym życiem tę Ewangelię, to właśnie to powinniśmy robić. To znaczy nie podchodzisz i nic mu nie mówisz, prawda? Nie no, Bóg nas napomina, więc i my oczywiście no. powinniśmy napominać. Tam jest Miłość to jeżeli... nie jest y, y, lekceważenie błędów. Mm -hmm. tak. Absolutnie. Tam jest podkreślone, że uderzy w policzek, czy twoje dziecko uderzy tak, w policzek. Tak, nastaw i drugi. No, nastaw mu drugi. No, no to nie napominanie. No pewno, że to jest trudne. To, to w tym momencie nie jest Ale nie dziecko, tylko swój. No. Nie to są oczywiście, tak. dlatego to są bardzo trudne tematy, bo my, jako ludzie, zupełnie w inny sposób myślimy. To jest też to, że my usiłujemy wiele naszych problemów i właśnie takich sytuacji trudnych rozwiązywać sami. Tak. Bóg sam mówi: nie mści się, pomsta do mnie należy. Kwestia zaufać mu, że Bóg tak pokieruje. Ja nie zapomnę pewnej historii, którą usłyszałam od chyba w czasie jakiegoś kazania, jak brat mówił, że. Któregoś dnia usłyszał, którejś nocy usłyszał, jak ktoś zakrada się do niego na podwórko i kradnie mu drzewo z podwórka. I co on zrobił? On wyszedł i powiedział: Widzę, że panowie kradną mi drzewo. To być może są panowie bardziej potrzebujący niż ja. To może panom jeszcze pomóc je załadować. Tak. Jakiś czas potem ci ludzie zaczęli przychodzić do kaplicy. Byli tak zdumieni tą postawą i tym podejściem, że zaczęli w ten sposób myśleć. Ja wtedy sobie powiedziałam, w życiu nie mogłabym się tak zachować. No i to są pewne takie reakcje, które myślimy, no wyjdziemy na idiotę, przepraszam, że tak mówię, jeżeli się tak zachowamy. Jesteśmy naiwniacy, słabe usze, ale Bóg z takim charakterem jest mocny i On chce tego nas nauczyć, tylko nam jest tak trudno uwierzyć. Tak. Cały świat i od początku, jak wyrastamy, to gdzieś taka świadomość pokutuje, że nic nie ma w tym świecie za darmo. Że, i to właśnie we wszystkich aspektach życia funkcjonuje. Jeżeli ktoś jest dobry dla nas, to my w sposób naturalny też jesteśmy dobrzy dla niego. Jak gdyby odwdzięczając się tym samym. Jeżeli jak już ktoś nie jest, nie reaguje w ten sam sposób, to już to już jest jakieś zupełnie, jakieś skrzywienie. Patologia, to już nazywamy patologią. Ale naturalną rzeczą jest, jak gdyby, jeżeli ktoś odpowiada, to nie? A tutaj Bóg idzie dużo, dużo dalej i pokazuje nam, że to, co jest napisane, że kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I Bóg oczekuje tego od nas samego, żebyśmy w ten sposób myśleli. Jeżeli jest napowiedziane, że pomsta do mnie należy. To nie dlatego, żebym ja miał satysfakcję. A Bóg się zemści. Ja to nie potrafiłbym tak się zemścić na kimś jak Pan Bóg, bo ma możliwości i środki ku temu. Ja być może nie. Jestem zadowolony z tego. To zupełnie nie o to chodzi. Tak. Dlatego też ja bardzo lubię i nawet pozwolę sobie sam te odczytać z listu Piotra, pierwszy rozdział, drugi wiersz łaska i pokój niech się Wam rozmnoży przez to, przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne jest rozmyślanie o Jezusie Chrystusie, o Bogu, o Jego czynach, jaki On był dla nas, dla mnie przede wszystkim, a później rozmyślanie, jak Jezus Chrystus traktował tych wszystkich. Oprawców swoich i modlił się. I dalej jest później podkreślone. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tak. Przez poznanie tego, który Was powołał przez własną chwałę i cnoty, przez którego darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. To jest to, co, co jest podkreślone: bądźcie doskonali, tak jak Ojciec Wasz doskonały jest, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Tak? A więc w taki sposób. Dobrze, popatrzmy jeszcze na jeden fragment, a mianowicie e, nauczanie. To jest Ewangelia Mateusza, trzynasty rozdział. Tam jest mowa, Jezus Chrystus posługuje się, żeby to było lepiej zrozumiałe, posługuje się dwoma przypowieściami, które zapisane są w trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam wiersze od czterdziestego czwartego po pięćdziesiąty drugi. O czym mówi ta pierwsza przypowieść? Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Tak, i druga przypowieść, też warta jest odczytania może zbyszek przeczytaj 45 <grych> i 46 wiersz. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł który gdy znalazł jedną perłę, drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tak. I dalsze tam są słowa niezwykle cenne, czyli co tu przebija? Że ktoś szukał skarbu, szukał perł. No i co, co, co uczynił? Co powinien uczynić albo co czynił? jakie tu są słowa, że co zrobił? No oddał wszystko tak? To tak dla niego ten skarb to jest coś najcenniejszego. Wszystko oddał, żeby zdobyć ten skarb. Tak I nieraz w naszym życiu też musimy wiele rzeczy poświęcić. wiele rzeczy oddać aby na pierwszym miejscu postawić sprawę zbawienia sprawy, Właściwych zasad, właściwego postępowania. To, to, to nie jest takie, wiele razy to podkreślaliśmy, to nie jest takie łatwe. Musimy coś poświęcić, z no czegoś i z, zrezygnować. I znowu, jeżeli będziemy patrzeć na innych ludzi, to nigdy to nie będzie łatwe, Oczywiście. bo porównujemy się z tymi, którzy nic nie robią, albo są leniwi, albo się nie dzielą, mają dużo. Natomiast Bóg uczy nas, żeby patrzeć na Jezusa. Jezus poświęcił absolutnie wszystko dla naszego zbawienia. Zaparł się swojej boskości, zaparł się, żeby przyjść, cierpieć i oddać wszystko, żebyśmy my mogli żyć. I tylko patrząc na Jezusa będziemy w stanie poświęcić. Mamy wiele rzeczy, które możemy poświęcić. To jest czas, to nie tak. muszą być pieniądze, bogactwa. To jest czas, to są nasze myśli, to jest nasza duma. Które czasem tak. trzeba odłożyć, no i tylko patrząc na Jezusa jest to możliwe. Nasz egoizm i te wszystkie rzeczy musimy, musimy oddać. Bóg nam chce pomóc do tego, abyśmy byli w stanie przez spoglądanie na, na Boga, rozmyślanie, jakiego Boga mamy i teraz ten Bóg wszystko dla nas uczyni, czy wszystko dla nas czyni. No, i dlatego też rozmyślanie o tym częstokroć jest siłą, przez, dzięki której możemy to osiągać, tak jak czytaliśmy z listu Piotra, że Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do pobożności i do pełnego odzwierciedlenia Jezusa Chrystusa jako naszego. Zbawiciela. Dlatego też możemy to myślą zakończyć, że Bóg nam to umożliwia, Bóg daje nam siłę i moc, Bóg daje nam przykład, abyśmy jednak według tych standardów, które mogą nam się wydawać bardzo wysokie i podkreślaliśmy to wiele razy, bo to jest w Ewangelii, żebyśmy jednak według tych standardów tego postępowania. Mogli żyć i tak jak w dalszej powieści jest później powiedziane, że jednak przyjdzie sąd. No i tam jest przykład tych ryb. Jedne są odrzucane, jedne, jedne są przyjęte. I niechby Pan dopomógł nam do tego, że kiedy to rozstrzygnięcie przyjdzie, ten sąd przyjdzie, abyśmy byli postawieni po tej właściwej stronie i osiągnęli zbawienie. Życie wieczne. Nie za czyny, ale dlatego, że korzystaliśmy z darów Bożych, dzięki którym mogliśmy tak żyć, a nie inaczej. Niech Bóg nas w tym wszystkim błogosławi. Podziękujmy Mu za to. Dziękujemy Ci Boże za te myśli, za te doświadczenia, które tutaj mieliśmy, i prosimy Cię o błogosławieństwo na następny tydzień przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy za to, że byliście razem z nami podczas tego studium i że wspólnie mogliśmy poznawać te piękne zasady, które Jezus Chrystus nakreślił. Nie tylko nakreślił, ale też podkreślaliśmy, że dał siłę, abyśmy według tych zasad mogli żyć i postępować. Jak przyjdzie to ostateczne rozstrzygnięcie, Abyśmy znalezieni byli po tej właściwej stronie, jako ci, którzy odbijają piękno charakteru Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam również na następne studium. Będzie ono wspaniałe, również, które będzie pokazywało, jak Jezus postępował więcej, jak uzdrawiał, pomagał. Dlatego, yy... To studium będzie zawierało następujący temat. Wstań, wstań i chodź do ludzi, którzy, którzy nie mogli chodzić. I dalej wiara uzdrawia, że to wiara uzdrawia. I dlatego serdecznie zapraszam na to studium i wierzę, że będzie dla nas ono wielkim, kolejnym błogosławieństwem. Za to o to prosimy i za to dziękujemy. Amen.